Dzień dobry, z Wami kucharz Juri i dzisiaj Wam pokażę przepis na najlepszy przepis sosu do pizzy, grilla i czegokolwiek. Bierzemy śmietanę. Najlepsza to jest ta, która się podoba. Teraz pokażę, co Emilka tam robi w tej chwili, jak zbieramy się. Teraz bierzemy wyciskarkę do czosnku, to jest taka prawdziwa z Ukrainy. Nie plastikowa z Oshą. Bo ostatnio nam wystrzeliła jak granat. I wyciskamy czosnek. Ładnie to wymieszać. Koniec. Witam bardzo serdecznie na kanale Jura i Ola z Ukrainy. Pytaliście się, co z Olą i Emilką, że je nie widać w moich vlogach. Żyją! Wszystko w porządku, żyję! To wszystko. Trochę informacji z naszego życia. Jak nie nagrywaliśmy, to dużo rzeczy się zmieniło w naszym życiu. Wcześniej Jura pracował ślusarzem, ja pracowałam na pralni chemicznej. Zainwestowaliśmy pieniędzy w siebie. Ja poszłam na kursy opiekunki dla dziecka do lat 3. Bardzo chciałam od momentu przyjazdu do Polski pracować w żłobku. Już miałam praktyki skończone, teraz czekam na świadectwo i idę pracować do żłobku. Będę pracować z takimi dzieciakami jak Emilka. Idę. Gdzie akurat wracają z kościołu? No, bo jest niedziela. Bez handlu. Bez handlu. A my jedziemy nad jezioro. Ale najpierw skoczymy po kolegę z Ukrainy. Emilka już od września chodzi do żłobka, już prawie rok. Za chwilę Emilka kończy 2 lata, już jest duża dziewczyna. Już jest w drugiej grupie. Tak. Drugiej. Jeszcze ze smoczkiem, ale smoczek mamy tylko do spania i miałam nadzieję, że ona przespi jakąś chwilę, jak będziemy jechali nad jezioro, ale widzę, że nie bardzo to się uda. Zobaczymy, może w łóżku jakoś przespi. Już wyjaśniłam, że to jest z każdym dzieckiem, że w domu z rodzicami oni zachowują się inaczej. W gorszą stronę. Ola, przepraszam, jak nagrywasz, tam nie widać, jak ja popełniam wykroczenia? Nie. A, dobra. Stój, samochód jedzie. Widzę. Właśnie patrzę do przodu. Bardzo dobrze. Emilka mówi niektóre polskie słowa. Może kiedyś powie w filmiku, ale mówię dziękuję. Nauczyła się w żłobku, na pewno w żłobku, bo w domu bardziej rozmawiamy po rosyjsku. Popa mówię to, ale to już dawno. Bardzo lubi jednych bliźniaków u nas na podwórku. Bardzo które... lubi świnkę Pepo oglądać. Tak, wszystko. Tak. Jak wszystkie dzieci. Ona, jak się pytamy, kto to jest, i pokazuję mu na Pepę, to ona mówi Pepa. Tak. Mówi tak. Kiedyś zademonstrujesz nam, tak? Emilka teraz chce spać, to widać. Kiedyś już było tak 100 razy, że robiliśmy przerwy w nagrywaniu i było tak, że no nie wiem, czy było tak, że codziennie wychodzili filmiki na naszym kanale. Może nigdy nie było, ale było tak, że często mniej więcej regularnie wychodziły filmiki na naszym kanale, ale były takie dłuższe przerwy, ale takiej długiej to jeszcze nie było. No i tak. Przerwa długością rok. No i tak to w sumie cały czas myśleliśmy o tym, żeby nagrywać, bo no to w sumie się podoba, to tak, takie wesołe zajęcia jest. Co? Nic? Dobra, to opuść ten łokieć. Żartuję, dobra. U nas tutaj demokracja, także nie ma totalnego dyktatorstwa. Dobra, jeszcze raz. Hej! Każdy dostał przypomnienie. O, wyszedł filmik, nowy filmik na kanale. O, bardzo dobrze. Kto to jest? Jura? Ola? Nie pamiętamy.
A, to tam ci Ukraińcy, a już nie interesuje. No i, ale my będziemy nagrywali, to nie będzie taki, jak w komentarzach napisali na kanale Jura Futura, to jest kanał, który prowadzę w języku rosyjskim. Nie będzie takiego jak wielki powrót na kanał, na YouTube. Nie, takiego nie będzie, to nie jest żaden wielki powrót. Ale następny filmik za rok. Ale ten filmik będzie nazywał się same tak. Powrót na YouTube. Wielki powrót. Wielki powrót. Jura i Ola się wracają. No. Dużo nowego u nas, dużo starego. Na przykład ja. Na przykład w tym roku rodzice nie przyjeżdżają. Tak, w zeszłym roku przyjeżdżali i do Oli rodzeństwo przyjeżdżali i do mnie, a w tym roku to nie za bardzo. Nowe auto mamy, nowe, nowiutkie. Patrzcie, z szyberdachem. A kto takie ma? Kto takie ma? Ma dwie pozycje, uchylenia i odsuwania się do tyłu. To można wyskoczyć w ten szyberdach i tak na golasa robić. Ale nie polecam. To jest do ukarania. I co jeszcze? Na Ukrainie dużo zmian. Tak, nowy prezydent. Ola prowadzi politykę na naszym kanale, także nie zrobimy prowadzę, tak. Tylko informuję, co się dzieje. No i właśnie chciałem powiedzieć o tym, ktoś powie, o, kupiłeś se stary gówno. Ale szczerze powiem, z kupna samochodu nigdy nie byłem aż tak zadowolony. Panowie, patrzcie, Opel, Asterka, 900 zł. 900 zł, co w nim trzeba robić po zakupie? Oleje, filtry, pas rozrządu. Panowie, kupujemy samochód. 900 zł. Jura, Arsenij. Wsiadamy, odpalamy, jedziemy, tankujemy. To wszystko, co robimy. Nic nie skrzypi, nic nie piszczy, odpala i jedzie. Widzę... Może tak mówię przez to, że ja mam taki samochód, ja mam taką sytuację, ale powiem szczerze, że kiedy ja jadę Oplem 95 roku urodzenia, produkcji 95 roku, jadę, cichutko sobie jadę i jadą nowe samochody z salonu, nowe takie kształty, wow, że kosmos po prostu. I oni hamują na światłach, piszczą hamulce. Jak to widzę, jak to się ładuje tam gdzieś Jura, w innej sytuacji. No ty już zaczynasz, no, 45 na lawety. Minut gadania. A tutaj szczęście, 900 zł inwestycja, wsiadasz, jedziesz i wszystko gra. To jest prawdziwy Niemiec, panowie. Patrzcie, nawet klakson działa, ale nie będę, bo na obszarze zabudowanym nie wolno. Cześć. Wsiadłbę. Powiedz, skąd jest ta siatka? Powiedz dokładnie skąd. Ta siatka jest z Ukrainy. Taki sklepik jak Biedronka, taki tani jak barsz. Jak to się czyta? ATB. ATB. Jakieś znaczki cyrylicą, nic nie wiadomo. Ale fajny sklepik, tani. No pokaż co tam drobnym się pisze, patrzcie. A to jest polski grill za 19,99, tylko w Oszonie. Przepraszam panie, nic nie kupujemy. Nic nie kupujemy, do widzenia. Nic nie kupuje, a on już wkłada do bagażnika. Patrz ile miejsca zostało w bagażniku. Bardzo dobry. Depnij nogą i więcej miejsca będzie. Tutaj rzuć se. I wsiadaj do środka. 900 zł. 900 zł. Samochód marzenia. 900 zł. Wszyscy się interesują, czym się Arsenij zajmował przez cały tydzień, powiedz proszę. No nic, panie, nic. Bardzo ciekawe to było, jedziemy nad jezioro. Arsenij nam powie, jak zeszłym razem było fajnie tutaj, jak się grillowało. Było fajnie tutaj w zeszłym razie, jak grillowali. Co? Jakieś ciuchy. Na naszym miejscu bajzel się zrobił. O nie.
ktoś czuł się bardzo źle, stracił spodnie i nie tylko spodnie, niestety. Zeszłym razem nie było dużo ludzi, my sobie zajęliśmy miejsce do grillowania, się rozłożyliśmy, już grill się palił i tada, to już zupełnie inny dzień. Chciałbym opowiedzieć tą krótką historię. Przyszła do nas kobieta jakaś, która spacerowała z psem i powiedziała, że nie wolno tutaj grillować, tutaj, gdzie wszyscy dzisiaj grillują, że ona za chwilę zadzwoni do straży pożarnej, przyjedzie straż i będziemy mieli kłopoty, mandat nam wypiszą, jeżeli my się nie przesuniemy z grillem. No i ja wtedy nie to, że się wystraszyłem, tylko że ja jestem taką osobą, która unika konfliktów i jak nie mam potrzeby, to ni z kim nie dyskutuję. No i po prostu się przeniosliśmy na inne miejsce. Musiałem iść do tego miejsca jeszcze drugi raz, bo zapomniałem parę rzeczy. Jak wracałem, to zapytałem się pani, o dobrze, jak pani jest taka przepisowa i chce, żeby było wszystko zgodnie z przepisami i chce załatwić nam kłopoty, to się zapytam, a dlaczego pani spaceruje z psem, który nie jest na smyczu i bez gagańca? Ale to wystrzeliło bardzo mocno, ona od razu się oburzyła. Prawdopodobnie tam sobie pomyślała, że jak to tak? Ja tutaj mam rację, wszystko dookoła mnie kręci się w tym świecie, a jeszcze do mnie jakieś pretensje od tych ludzi? I ona po prostu wybuchła, tak powiedzmy, i powiedziała, że o, mało tego, że jesteście, ja nie pamiętam jak ona już powiedziała, ale coś tam mówiła o tym, że nie jesteśmy z Polski, to jeszcze będziemy ją uczyli, jak siebie zachować w Polsce i tak dalej, a jej mąż do mnie szybko tak idzie i mówię, pokaż paszport, zaraz jeszcze do służby migracji, tam do straży granicznej zadzwonimy i jeszcze z tym będziesz miał problem, to na pewno ci załatwimy problem. I ten biegnie do mnie, pokaż paszport, dawaj paszport. Ja mówię, przepraszam panie, kim ty jesteś, żeby prosić moje dokumenty, moje papiery, kim ty jesteś? A on mi mówi, kim ja jestem? Ty gówniarzu, zaraz dostaniesz z liścia. Mówię, o, pan mi jeszcze grozi, to ja zaraz zadzwonię do policji i pan to powtórzy jeszcze raz. I on już taki śmiały nie był, coś tam do mnie podskakiwał i ja mu powiedział, żeby on, przepraszam, spadał. On mi tam coś jeszcze mówił, ja powiedziałem, żeby on spadał. Niestety musiałem tak po chamsku se zachować, ale powiedziałem, że ja już nie dyskutuję, kończymy ten dialog. On tam sobie poszedł, oburzony, niezadowolony, że jak to tak, jakiś tam chłopak z Ukrainy jeszcze mu tam będzie coś mówił. Wiecie, to takie zachowanie, że on jest Polakiem, on jest w Polsce królem i ktoś tam mu będzie mówił, jak mu się zachować. W końcu poszliśmy z tego miejsca, się przynieśliśmy, a później na końcu, jak chodziliśmy tam popływać trochę sobie, zauważyłem, że tutaj jest taka tabliczka, na której wyraźnie się pisze strefa grillowa. Czyli podwójnie miałem rację, że oni mieli psa nie na smyczu, bez gagańca. My sobie grillowaliśmy w strefie grillowej. Proszę. My sobie grillowaliśmy w strefie grillowej, wszystko zgodnie z regułami tego miejsca, ale nie wiadomo dlaczego tamta pani zdecydowała, że ona po prostu musi zepsuć nam humor, zepsuć nam zabawę i zmusić nas zrobić tak, jak ona chce. No niestety takie ludzie są. Takie ludzie są, które myślą, że oni będą decydowali, jak ty będziesz żył, co ty będziesz robił. Ja już 100 razy pożałowałem, że poszliśmy z tego miejsca, że trzeba było po prostu nie zwracać uwagi. Ale było jak było. Zdecydowałem, że byłoby dobrze, gdybym wam opowiedział i wiedzieliście, jakie ludzie są.
I moja porada taka teraz, z mojego doświadczenia. Jak widzicie takich ludzi, po prostu nie zwracajcie uwagi na nich. Nie zwracajcie, róbcie to, co robicie i nie pozwalajcie komuś psuć wasz humor i zajmować czas waszego życia.